Cześć Dominik, na samym wstępie chciałabym Ci złożyć spóźnione życzenia urodzinowe od całego portalu sportywalki.org. Życzymy Ci takiego samego roku jak ten poprzedni i mam nadzieję, że było co świętować na urodzinach. Dziękuję bardzo. No tak, było co świętować, urodziny, dwa pasy, także fajnie, fajny okres, fajny rok minął do tej pory. Jeszcze druga połówka roku, także zobaczymy, co czas przyniesie. Powiedz mi teraz już tak na chłodno, kiedy emocje opadły od zdobycia Twoich pasów, jak to jest spełniać swoje marzenia i osiągać swoje najważniejsze cele? No wiesz co, no najważniejsze w życiu jest to postawić sobie jakiś cel i dążyć do niego, jakieś tam realizacja marzeń i po prostu do tego trzeba dążyć, a jak się teraz czuję, no fajnie jest realizować plan, naprawdę, bo to jednak jest jakiś tam niewątpliwie mój mały sukces w życiu, jakąś tam historię w kickboxingu napisałem, gdzieś tam zawsze jak człowiek w Google wpisze Dominik Zadora, to coś tam się pojawi, więc coś tam po sobie w tym kickboxingu zostawiłem i to mnie cieszy. Powiedz mi jeszcze, pierwsza obrona pasa zaplanowana jest na październik dla organizacji Fight Exclusive Night. Czy upatrujesz tutaj w jakimś zawodniku swojego przeciwnika? Wiesz co, nie wiem, jeszcze nie znam zawodnika, nie znam żadnego przeciwnika, którym gdzieś tam miałbym się zmierzyć. Z tego, co tam wstępnie słyszałem, to prawdopodobnie będzie to jakieś mocne nazwisko z zagranicy. Ale mówię, to są tylko jakieś tam pogłoski. Jeżeli będziemy coś wiedzieć, to na pewno powiemy. Na razie mój menadżer Artur gdzieś tam pracuje, cały czas gdzieś tam wierci dziurę w brzuchu prezesowi Jóźwiakowi o tą walkę. Na pewno będzie obrona w październiku we Wrocławiu, także u siebie na miejscu, więc będzie fajny event. Czyli nie będziesz już walczył na ziemi wroga, jak powiedziałeś to kiedyś w wywiadzie. No nie będę walczył na ziemi wroga, tym razem u siebie, także tym razem ściany będą mi pomagały, a nie przeszkadzały. I zwycięstwo chyba będzie smakować jeszcze lepiej. No tak, zawsze walki u siebie bardziej mobilizują, tak samo jak zdobywałem pas w Lubinie, tam było dużo kibiców moich tutaj z Wrocławia, gdzieś tam Legnica, Bolesławie, wszystkie te okolice, także te ściany też mi pomagały. Mówię, no tu w Nowym Sączu znowu z drugiej strony byłem podbudowany tym, że walczyłem wroga, także tam była tylko garstka moich kibiców, także przepraszam. Także mówię, no mam nadzieję, że tutaj będzie jeszcze lepiej, będą większe emocje, jeszcze więcej kibiców będzie i będzie fajny show. I tego Ci życzymy. Powiedz mi, czy osoba z takimi sukcesami już tutaj u nas w Polsce, czy Ty masz jeszcze coś do zrobienia w polskim kickboxingu, czy już raczej celowałbyś w zagranicę? Wiesz co, będąc na górze gdzieś tam, no bo inaczej tego nie można stwierdzić, no bo mam pasy dwóch największych federacji w Polsce, także gdzieś będąc tam na tym szczycie trzeba uważać, żeby ktoś tam nie chciał strącić, bo wiem, że teraz bardzo dużo osób zapatruje się na walkę ze mną, także wiele osób chciałoby gdzieś tam stoczyć ze mną pojedynek, więc to podwórko gdzieś tam trzeba pilnować. Ale bardziej teraz już myślę chyba troszeczkę za granicą. Mam nadzieję, że uda się gdzieś podpisać kontrakt jeszcze dodatkowo z jakąś zagraniczną federacją typu Glory, Kunlun, bo niewątpliwie no, mierzę o wiele, wiele wyżej. To jest dopiero mój początek, dopiero się rozkręcam. Powtarzam już to w niejednym wywiadzie, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli i że uda się gdzieś za granicą zawalczyć fajną walkę z jakimiś mocnymi rywalami. Dobrze mówisz, czyli jeżeli chodzi o obronę pasa, to na pewno jest jeszcze ważniejsze dla każdego zawodnika i też trudniejsze zadanie niż zdobycie go. No tak, niewątpliwie no zawsze ta pierwsza obrona pasa jest najtrudniejsza, zawsze ciężej się coś broni niż zdobywa, ale mówię, mam nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni pas, bo miejsca na półce jest o wiele, wiele więcej. Tutaj mam nadzieję, że z menadżerem uda nam się gdzieś jakiś kontrakcik załatwić i za jakąś dodatkową walkę jeszcze o pas, żeby gdzieś tam na kolejne trofeum można było umieścić w salonie. Powiedz mi, czy pomagasz temu teraz może komuś w przygotowaniach do walki, bo sam dopiero chyba niedawno wróciłeś na salę treningową? Nie, na razie nikomu nie pomagam, trenuję sam dla siebie, także mówię, wróciłem na salę, bo jak nie trenuję, to się źle czuję, ta waga też wtedy troszeczkę do góry idzie, bo niewątpliwie każdy o tym wie, że lubię schabowego z frytkami zjeść, oprócz tego jeszcze jakimiś lodami dopełnić, ale nie, no tak serio mówiąc, to mówię, sam chcę się dla siebie poruszać, żeby dobrze wyglądać, żeby, mówię, jak wstaję rano, nie robię treningu, to się czuję taki, no dziwnie się po prostu czuję. To jest jednak moja praca, ciągnie mnie do tej sali, trochę mi tęskno, za długi rozbrat z salą treningową, to też jest takie pójście, że się ciężko wraca do przygotowań, a jak człowiek zawsze gdzieś tam w jakimś ruchu jest, to jest troszeczkę łatwiej.
A ruch teraz musi być przed weselem, czyli sylwetka musi wyglądać dobrze. No tak, teraz ostatni etap, już teraz kupno garnituru, także tą sylwetkę też w miarę trzeba wyglądać, żeby brzuch gdzieś w koszuli nie wystawał na wesele, żeby wstydu nie było. No ale mówię, no ostatnie przygotowania do wesela, mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok, że nie będzie widać tego brzucha, jak się ruszam, także trochę tych kalorii spalam tutaj. Pojawisz się niedługo na targach Go Active Show razem z Federacją Fight Exclusive Night i tam jest też zaplanowana taka walka z Andrzejem Grzebykiem, pokazowa. Powiedz mi, w jakiej ona by miała być formule? Wiesz co, formuły jeszcze nie mamy określonej. Albo to będzie MMA, albo będzie K1. Zobaczymy na miejscu. Mówię, jeżeli to będzie MMA, to tutaj z Arturem takżeśmy się śmiali, że przygotujemy jakąś fajną technikę, żeby Andrzeja zaskoczyć. Mówię, ale to taka walka pokazowa będzie, żeby pokazać się troszeczkę widzom, fanom. Dwóch double champów się spotka, także będzie na co popatrzeć. Dokładnie, dwóch mistrzów i dwóch hard knocksów w jednym miejscu. Tak, dokładnie, dwóch hard knocksów. Zresztą tam hard knocksa będzie pełno, zresztą jak wszędzie. Cały czas się rozwijamy, nasza drużyna się rozwija. Akurat tam na targach jeszcze będzie Szymon Dusza, także będzie nas trzech reprezentowało hard knocks. I mam nadzieję, że będzie naprawdę fajna zabawa, fajny event się zapowiada, największe targi w Polsce, także zapraszam wszystkich serdecznie. Czyli krótko mówiąc, jedna wielka rodzina Art Noxów, która jest wszędzie tak naprawdę i nigdzie was nie brakuje. Tak, jeszcze też powtarzam w niejednym wywiadzie, mówię, jesteśmy jedną wielką rodziną, pomagamy sobie, jeździmy razem, walczymy na wielu galach razem, także jesteśmy jedną wielką rodziną. No i jest nas teraz więcej, to znaczy, że jeżeli o nas się mówi, to znaczy, że rośniemy w siłę, tak? Mamy już kilka pasów u nas w drużynie, u nas w teamie, także myślę, że to tylko idzie w dobrym kierunku. To dziękuję bardzo za wywiad i miłej zabawy na weselu. Dziękuję również. Chciałbym pozdrowić mojego ulubionego menadżera Artura Gwoździa.